Chcę dzisiaj powiedzieć kilka fundamentalnych rzeczy na temat realnego osiągnięcia spokoju i funkcjonowania w tym spokoju. Spokój w rozumieniu, tak? Zwycięskiego życia na co dzień. Zwycięskiego życia na co dzień. Przyjaciele, w Ewangelii Jana 14:27 jest takie coś. Ewangelia Jana 14:27. Pokażę wam najpierw pewną różnicę. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie taki jak daje świat. Ja wam daję. Wielu ludzi czyta to i mówi: Jezus dał mi pokój. Jaki ci dał Jezus pokój? To nie jest twój wewnętrzny pokój. To jest pokój z Bogiem. Byłeś w stanie wojny z Bogiem, a Jezus Chrystus jako Pan i Zbawiciel wprowadził cię w miejsce pokoju z Bogiem, a nie spokoju wewnętrznego. A więc możesz mieć pokój z Bogiem, a nie mieć żadnego spokoju w środku. Wszyscy, jak tutaj siedzimy, odrodzeni z Bożego Ducha ludzie, mamy pokój z Bogiem. I tam jest napisane: niech się nie trwoży serce wasze, niech się nie lęka. Czego? Piekła! Niech się nie lęka już. A nie w ogóle nie lęka. Rozumiesz? Pokój to nie spokój. To są dwie różne formuły. Bardzo różne. Wszyscy mamy pokój z Bogiem. Byliśmy w stanie wojny, przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela i weszliśmy w stan czego? Pokoju. Amen? Jesteśmy synami pokoju, ale niekoniecznie spokoju. Ja znam masę synów pokoju, niespokojnych w środku, jak sam diabeł. Rozumiecie? Tu mieliśmy syna pokoju z absolutnym niepokojem wewnętrznym. Ale w księdze Jeremiasza 46:27 mamy taki zapis. Lecz ty nie bój się, sługo mój Jakubie. Bo to ja wybawię cię choćby z daleka, a twoich potomków z ziemi ich nie woli. Jakub powróci i będzie miał spokój. I będzie bezpieczny. A nikt go zatrwoży. I to jest zupełnie inna forma. Nie bój się, mój sługo. To już jest do sług, czyli do ludzi, którzy są stricte odrodzeni z Bożego Ducha. Mówi: nie bój się. Ja teraz wprowadzę twoje życie w spokój wewnętrzny. W coś, co będzie stanem najwyższej jakości. Rozumiesz? Jemu o to chodzi. Jemu o to chodzi. Przyjaciele, chcę wam powiedzieć o trzech etapach sięgnięcia po realny, stały, wewnętrzny spokój. Coś wam powiem. My nie jesteśmy ludźmi, którzy muszą męczyć się, chodzić udręczeni, zestresowani, załamani, wycieńczeni. My nie jesteśmy ludźmi, którzy mają potrzebować ciągłych uwolnień, terapii, uzdrowień i wielu innych rzeczy. Nie takimi ludźmi jesteśmy. To wszystko są narzędzia, które są stosowane. Ok? Stosujemy uzdrowienia, uwolnienia, wyprowadzamy ludzi z ich problemów. Ale to są narzędzia. Jednakże, okej, nie potrzeba w ogóle wchodzić w takie stany, a jeśli się w nich znajdujemy, to bardzo łatwo jest z nich wyjść. Ewangelia Boża jest prosta. Nie ma nic prostszego niż Ewangelia Boża. Z drugiej strony, prostota Ewangelii jest właśnie ta prostota, jest dla naszych umysłów niesamowicie skomplikowana. W ogóle nie wiem, czy wy zauważyliście, że jak coś jest prostego, to my do tego tutaj podchodzimy z taką w ogóle dozą w ogóle zastanowienia. Wow. Na przykład coś widzimy, dlaczego to jest takie trudne? Albo na przykład, dlaczego to jest tak, to naprawdę jest takie łatwe? No tak, to jest takie łatwe.
To tak można? Zobaczcie, ile ludzi nie przyjmuje Ewangelii, to jest, bo ona jest łatwa. My nie mówimy do ludzi, zasłuż, zrób coś, zmień się, tak? Mówimy, przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ty, to jest tak cholernie proste, natomiast to jest mega skomplikowane dla umysłu. Bo umysł mówi tak, ty musisz coś zrobić, ty musisz zasłużyć, zawsze zasługiwałeś. Kurczę, choćby taka codzienność, to pracujesz cały miesiąc, dostajesz pensję. Kurczę, wiesz o co chodzi, robisz coś i za to ci płacą. A ty mi tu, chłopie, proponujesz w ogóle niebo za darmo. Ty mi to proponujesz, to w ogóle jest i umysł odrzuca to. Jednakże musicie wiedzieć bardzo ważną rzecz. Wszystko, co jest związane z Bogiem, jest proste. Proste. Bo na tej drodze, na drodze Jezus, głupi nie zbłądzi. To nie chodzi o przyjęcie zbawienia tylko wiecznego. Rozumiecie, o co tu chodzi? Tu chodzi o całokształt funkcjonowania w Chrystusie. Na tej drodze, to dokładnie tam brzmi, w tej drodze głupi nie zbłądzi. Czyli można być imbecylkiem, generalnie, ćwierć inteligentem, rozumiesz, i sięgnąć po każdą z Bożych metod osiągnięcia sukcesu. Rozumiecie to? Tu nie potrzeba nic na tej drodze takiego szczególnego. Nie potrzeba. I moje chodzenie z Bogiem to jest proces upraszczania. Ja się upraszczam. Ja się nie komplikuję. Ja się upraszczam. Ja w ogóle, jak na przykład patrzę na poziom tego, co ja mam w głowie teraz, a co miałem na przykład 15 lat temu, to jest niebo i ziemia. 15 lat temu, to ja posiadałem taki materiał w głowie, że szok. A ja dzisiaj mam bardzo niewielki materiał w głowie. Ja dzisiaj się potrafię cieszyć z takich rzeczy, z których kiedyś się w ogóle nie potrafiłem cieszyć, bo one nie stanowiły dla mnie wartości. Ja dzisiaj potrafię osiągać stany szczęścia, których 15 lat temu nigdy bym nie osiągnął. Rozumiecie? Wczoraj jadłem dwie kanapki z chałką taką, grubo posmarowaną masłem. Mi to przyniosło tyle radości, że powiedziałem sobie przy tym kilka miłych słów. Rozumiecie? Szedłem po tą chałkę, ucieszony. Mówię, kurczę, jeszcze mam... W ogóle ucieszyłem się, pomyślałem, jak ją widziałem, bo u nas jest coś takiego w domu, że ja na przykład co pewien czas przynoszę jakiś placek, kładę go i on leży. I okazuje się, że najczęściej po tym, jak chcę zjeść kawałek placka, to już go nie ma, tego placka. Wczoraj się ucieszyłem, bo zostało tyle tej chałki takiej. I w ogóle jak patrzyłem tak ją stąd, to wydało mi się, że jest jeden kawałek. Jak ją zobaczyłem z profilu, okazało się, że mogę ją jeszcze przekroić na pół. Ja się uradowałem do kwadratu, bo będę miał dwie kanapki. Słuchajcie, ja się bardzo ucieszyłem na to. Ja bym się 15 lat temu nie cieszył na takie rzeczy. Wiecie dlaczego? Bo to by było zbyt proste. To zbyt proste. Ja mógłbym się ucieszyć, gdybym kogoś do Jezusa przyprowadził. Ja bym się ucieszył, jakbym kogoś uzdrowił. Ale nie, jakbym jadł chałkę z maską. A kiedyś Derek Prince napisał, że mówi, oceniam wiarę ludzi na poziomie tego, jak jedzą i jak wydają pieniądze. Rozumiem, to taka moja ocena w ogóle sytuacji jest. Jeden z największych nauczycieli Bożego Słowa od czasu apostoła Pawła. Taki miał kryteria oceny wiary, po prostu u innych ludzi. I chcę wam dzisiaj powiedzieć o tym, że w ogóle my możemy być tak szczęśliwymi, że się w głowie nie mieści. Nie czasem, nie okresowo, tylko przez cały czas. A w związku z tendencją wzrostową. I nie ma temu końca. Ale musimy, jak zwykle, stosować Boże prawidła do tego, bo nie ma innego wyjścia. Pierwsza rzecz. List Jakuba 4,7. Takie trzy etapy mam, Łukasz. List Jakuba 4,7. A nawet 4,6,7.
Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Że to poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Ten pierwszy werset, szósty, mówi, jeszcze większą okazuje łaskę, gdy mówi, Bóg pysznym się przeciwstawia. Tym wersetem nieraz mnie zastrzelano. Mówiono, pyszny Bóg się przeciwstawia. Ja mówię, ale co to ma do mnie? Więcej pokory. Ja mówię, ja nie znam bardziej pokornego człowieka niż ja. No nie znam. To jest takie zestawienie. Owszem, jeszcze większą okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg pysznym się przeciwstawia. To w ogóle jest takie dziwne. Jak on okazuje łaskę, mówiąc, że Bóg pysznym się przeciwstawia? Tylko to słowo pycha to jest samodzielność. No bo łaska przeciwstawia się samodzielności, rozumiecie to? To jest bardzo proste trud. Człowiek pyszny to człowiek samodzielny. 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 Kupa skromnych ludzi w kościele to ludzie pyszni. Skromni ludzie. Tak mało potrzebuję. Tak niewiele. Jestem skromny. Ja mówię, jesteś pyszny. Jesteś zwykły pyszałek. Zwykły pyszałek jest. Skromnisiu. Skromność, co to w ogóle jest? On powiedział, kielich twój przelewa się, a ty jesteś skromny. Wiesz, kto ty jesteś? Jesteś pyszny. On powiedział, kielich twój przelewa się. A ty mówisz, ja jestem skromny, czyli ja nie chcę, żeby kielich był wypełniony do końca, żeby przypadkiem się nie przelało. Wiesz, co zrobiłeś właśnie w tej chwili? Postąpiłeś wbrew temu, co on powiedział. Jesteś pyszny. Rozumiesz? Pyszny jesteś. Ale najważniejszy jest werset siódmy. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, ucieknie od was. Poddać się. To jest greckie słowo hypotasso, dokładnie mówiące, określające podporządkowanie. A to słowo oznacza uznanie Bożych prawideł jako nadrzędne. Poddać się Bogu to nie jest uwielbiać godzinę, dwie, trzy, cztery, pięć. To nie jest modlić się innymi językami, dwie, trzy, cztery, pięć godzin. To nie jest klęczeć, to nie jest umartwiać się, to nie jest pościć. To nie jest biczować się, rozumiecie? To nie jest służyć. Poddać się Bogu oznacza uznać, że każde Jego prawidło, każde Jego prawidło jest number one. To znaczy słowo hypotasso. Jeżeli ty wybierasz sobie jakąś dziedzinę życia, w której się poddajesz Bogu, lekceważąc jednocześnie inne elementy Jego prawideł, to nie zachodzi hypotasso, czyli poddanie się Bogu. A więc nie jesteś poddany Bogu. Ludzie myślą, że być poddanym Bogu to oznacza, że w czymś będę poddany Bogu. Nie zachodzi hipotaso. Hipotaso zachodzi wtedy, kiedy ty każdą jego dyrektywę uznajesz za nadrzędną. W ogóle rozumiesz to? Hipotaso to jest zwrot ogólny, niepodzielony na części. Hipotaso to nie jest poddanie się Bogu w sprawie uzdrowienia, w sprawie uwolnienia. Tylko hipotaso polega na tym, że przychodzę do Boga i mówię tak, od dzisiejszego dnia, Panie mój, wszystkie Twoje prawidła będą stanowiły dla mnie numer jeden. Bez względu na to, czego mnie nauczono do tej pory, co usłyszałem, co przeżyłem i czego doświadczyłem. Jeżeli ja dowiem się o jakimś prawidle Twoim, tak, to od tego momentu, kiedy się o nim dowiem, tak, stanie się ono moim zdaniem. Jak ktoś mnie zapyta, jakie masz zdanie, to wymienię twoje prawidło. Ja badam prawdy Boże, jestem fanatykiem prawd Bożych, jestem człowiekiem, który żyje na podstawie prawd Bożych. Prawdy Boże są moimi zdaniami. Rozumiecie mnie? Ja mam zdanie takie jak Bóg. I to nie jest teoria. I przez to mam najwięcej różnego rodzaju problemów w życiu. Mam zdanie takie jak Bóg. Poddać się. Czyli podporządkować. Wejść w określony porządek.
Ja na przykład patrzę na takie w ogóle rzeczy, tak zwane ciche bunty. Ciche bunty u ludzi są notoryczne. Notoryczne. Ja nieraz się przyglądałem, robiłem takie doświadczenia sobie, ale taki troszeczkę socjolog jestem, domorosły chłopek. Tak, ja na przykład patrzyłem, mówię do kogoś, powiedzmy, weź, zrób to i to, nie? Kurczę, ma takie coś, że zrobi to inaczej. Ja sobie tak myślę, dlaczego on tak zrobił? No i oczywiście, bo inwencję twórczą coś tam ma, tak? Ale on usłyszał ode mnie taką rzecz. Idź to zrób. Tak, tak. Weź, dlaczego on to zrobił inaczej? On ma cichy bunt. On nawet sam nie wie. On nawet sam nie wie. To są takie ciekawe rzeczy u nas w domu, na przykład. Ja mówię, trzeba umyć talerz. Na przykład nasz syn, tak? Ja że mówię, Wiktor, przyjdź, umyj talerz. A on mówi, jak się prześpię, to go umyj. Co to jest? To jest cichy bunt. On nawet nie ma intencji złej, ten chłopak, nie? Na przykład mówię do Sary, trzeba iść umyć talerz teraz. To ona gada i idzie umyć. Wiecie? A cichy bunt jest wtedy, ostatnio ja się powiedziałem, mówię, tobie powiedziałem, tobie, mówię, że to w tej przypowieści, mówię, jak były dwóch synów. No, mówię do Asi, ty jesteś, mówię, jak ten, mówię, taki ojciec, bo miał dwóch synów i jeden, jednego powiedział, nic zrób, on powiedział, dobrze i poszedł, nie zrobił, a drugi powiedział, nie pójdę i zrobił, ty, mówię, jesteś taki, jak ten drugi. No bo tak, bo ona taka jest, nie pójdę, a zrobi, wiesz, o co chodzi. Pójdzie na gada, bo płacze, poleci, ale pójdzie, to zrobi. Wiecie? I to jest, powiedzmy, materiał, z którego Bóg se coś wykuje, bo Bóg se z niej wykuje. Bóg z takich ludzi wykuje. Żeby oni najbardziej byli po prostu jacyś dziwni, a on se wykuje z nich. Dlaczego? Bo ja mam takie coś też. Jak widzę prawdę Bożą, to ja się mogę nagadać, a pójdę i tak tą prawdę zrealizuję. Dlaczego? Bo to jest prawda Boża. To, co Agatka cię powiedziała, to Bóg. To słowo Boga. Hipotaso, weź się poddaj temu słowu. Ty nie posiadasz prawa. A w ogóle głupi jesteś, jeśli tego nie robisz, bo to jest podstawowy element wejścia, tak? W pokój wewnętrzny, w spokój. W realny wewnętrzny spokój. Poddajcie się Bogu. Bo poddanie się Bogu, posłuchajcie, stanowi podwalinę czego? Przeciwstawienia się diabłu. Nie można przeciwstawić się diabłu bez poddania się Bogu. Proszę was, wbijcie do sobie głowy. Ludzie, którzy próbują przeciwstawić się diabłu, bez poddania się Bogu, zawsze będą ponosili porażkę. Bo oni myślą, że będą mówili diabła, precz! Precz, szatanie, w imieniu Jezusa, ja ci rozkazuję, stroną Boga, ja ci rozkazuję, wiesz, o co chodzi? Precz! Ale oni nie poddają się Bogu. Rozumiesz? Poddać się Bogu. Przyjąć Jego prawidło. Człowiek na przykład nie sieje pieniędzy w Królestwo Boże. Bóg powiedział tak, co siejesz, to zbierzesz. Kropka, kropka tam jest, kropka, tak? Góry na część średnika. Kropka. Tak? Jest tam kropka. A jednocześnie, kiedy brakuje mi pieniędzy, oni gromią diabła. Diable, precz od moich pieniędzy, w imieniu Jezusa zabraniam ci kraść. Teraz oddasz mi pięciokrotnie, będę ukradł. Ty. On nie sieje pieniędzy w Królestwo Boże, a śmie przeciwstawiać się diabłu, który mu kradnie pieniądze. No wariat. On mówi nie. Ja nie muszę siać pieniędzy w Królestwo, ale jestem synem Boga i diabła będę trzymał za gardło. Nie powiem ci, za co go będziesz trzymał. On się w ogóle nie liczy z Tobą. Dlaczego? Eliminujesz fundament. Nie poddałeś się Bogu. A więc nie możesz. Nie posiadasz gruntu, żeby przeciwstawić się diabłu. Stoisz na ruchomych piaskach, toniesz i krzyczysz precz, szatanie. Rozumiesz, o co chodzi? I potem się ludzie dziwią, czemu szatan to odchodzi.
wychodzi. Ja mówię, ja nie wiem, może ma jakąś specjalną metodę na siebie. Chcę, żebyście zrozumieli podstawową rzecz. Żeby móc się przeciwstawić diabłu, należy poddać się Bogu. Nie w teorii, w praktyce. Kiedy my zaczęliśmy pracę nad naszym małżeństwem, to wiele modlitw pod tytułem Diable gromie cię nie działało. Dlaczego nie działało? Dlatego, że na przykład nie poddawałem się Bogu w pewnych konkretnych dziedzinach związanych z naszym małżeństwem. Rozumiesz? Ja mogłem sobie gromić diabła ile chciałem. I w wielu innych dziedzinach tak jest. Tak? Ale przeciwstawić się diabłu, anhistemii, takie słowo, bardzo ciekawe słowo, oznacza ono stanąć naprzeciw, stawić opór, walczyć. A więc to nie jest bezbolesne. Przeciwstawienie się diabłu oznacza walkę. Ludzie mówią, nie walczymy z krwią i z ciałem. No tak. Nie walczymy z krwią i z ciałem. Walczymy z duchem. Jak się walczy z duchem? Poprzez stanięcie naprzeciw, stawienie oporu, tak? I atak na niego. Tak się walczy z duchem. Staje naprzeciw ducha. Masa chrześcijan ucieka i krzyczy diable odejdź. Lecz szatanie i zrywa się. To nie jest przeciwstawienie się diabłu. Ilu z was zrobiło w swoich kryzysowych sytuacjach taką rzecz? Zamknąłeś się w pokoju i powiedziałeś do diabła chodź. Tu przyjdź! Teraz! Kto z was wezwał diabła? Ja wzywałem. Ja wzywałem diabła. Wiecie, czemu nie wzywałem Boga? Bo on tam był ze mną. Powiedziałem, chodź. Chodź. Kiedyś półtorej godziny informowałem diabła o tym, jak upadł. Wyłożyłem mu, chyba to był najsilniejszy traktat teologiczny. Wiecie, jak kiedykolwiek komuś wyłożyłem, jeżeli chodzi o upadek, to był on. Wyjaśniłem mu dogłębnie wszystko, co jest o nim napisane u Izajasza i u Ezechiela. Rozumiecie? Po polsku, nie w innych językach, bo on nie rozumie. Muszę wam powiedzieć z przykrością. Nie istnieją waleczne języki, bo diabeł nie rozumie języków. Także jak krzyczałeś na diabła w innych językach, to tylko tyle, że się nakrzyczałeś. Po polsku. On świetnie rozumie po polsku. Nawet muszę wam powiedzieć, że obcokrajowe demony też rozumieją po polsku. Nieważne, czy one są takie, czy inne. Będą rozumieć, jak im powiesz. Stanąć naprzeciw! 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 Na przykład staniecie naprzeciw diabła, to jest wyciągnięcie problemu swojego i staniecie naprzeciwko tego problemu. Taki mam problem. Jestem narodzony z Bożego Ducha, tak? A czuję się jak szmata codziennie. Oto, Panie Boże, jest problem. Demon szmaty do mnie przychodzi. Rozumiesz? I staję naprzeciwko temu. I zadam temu kłam. I to coś teraz otrzyma ode mnie petardę, tak? Na temat tego, kim ja jestem w Chrystusie. I do tej pory będzie dostawało taką petardę ode mnie, aż to się cofnie. Aż to się cofnie. Aż to odejdzie. Rozumiecie? I tu jest napisane, że jeżeli ty się oddasz Bogu i przeciwstawisz diabłu, to wiecie, co tutaj jest napisane? Że on ucieknie. To jest słowo określające ucieczkę, unikanie i wystrzeganie się. Rozumiesz? On zacznie się ciebie bać. On się zacznie ciebie wystrzegać.
do mnie nie podchodzi już masa demonów różnych w ogóle. One się mnie wystrzykają. Niektórzy w ogóle to myślą, że demony to ciągle one przychodzą i przychodzą i przychodzą. One nie przychodzą. To tak jak przestajesz dawać komuś kasę, jakiemuś w ogóle bezdomnemu czy komuś, on przestaje do ciebie przychodzić. On nie przychodzi ciągle. Jak przestajesz pożyczać komuś pieniądze, to przestaje do ciebie przychodzić po te pieniądze. Rozumiesz? Diabeł zaczyna się ciebie bać. Błagam was, zrozumcie to. Poddanie się Bogu powoduje, że otrzymujemy podstawę do przeciwstawienia się diabłu. Kiedy przeciwstawiamy się diabłu bezpośrednio, twarzą w twarz, z odwagą, bezwzględnie, to on ucieknie. Jeśli nie uciekł, to posłuchaj mnie teraz. To znaczy, że albo się nie poddałeś Bogu, albo nie przeciwstawiasz się mu. Rozumiesz to? To jest tak proste. Ten Jakub to jest już tak prosty, że się w pale nie mieści. No. Dwa punkty, żeby uciekł. Poddać się Bogu, przeciwstawić się diabłu. Ty mówię, ale ode mnie nie uciekaj. Ja mówię, bo albo się nie poddałeś Bogu, albo się nie przeciwstawiłeś diabłu. Mówię, rozumiesz to? Dawaj z powrotem, dawaj z powrotem, dawaj. Dawaj, bierz prawdy Boże. Zobacz, czy ty w ogóle je uznajesz. Czy ty nie mówisz, ale! Jest taki motyw, chyba w Ewangelii Łukasza, o bogaczu i Łazarzu. Razem lądują w krainie śmierci, tylko po dwóch stronach barykady. Tak? I bogacz sobie siedzi i widzi, jak Abraham, proszę ciebie, sobie tam gada z Łazarzem i mówi, ojcze Abrahamie, ty poślij Łazarza, to najpierw mi tutaj wodę przyniesie, a potem to poślij go do moich bliskich. Abraham mówi tak, nawet gdyby kto z martwych powstał, nie uwierzą, jeśli nie słuchają prawideł Bożych. Tak? Co on mówi? Nie, ojcze Abrahamie. Rozumiesz, co miał w głowie? Ten mu mówi prawdy Boże, w krainie śmierci, w Szeolu, a ten kretyn nawet w Szeolu mówi nie. To trzeba mieć w bani, żeby siedzieć w piekle i jeszcze bronić swoich praw. Ale tak jest człowiek. Taki człowiek. Błagam cię, nie broń swoich praw, poddawaj się Bogu. Twoje zdanie nic nie znaczy. Rozumiesz, że twoje poglądy poza Chrystusem to śmiecie? Nic nie znaczą. Nic. Nic. Wszystkie poglądy poza Chrystusem nic nie znaczą. Nic, nic. Wszystkie przeżycia, które są sprzeczne w ogóle z Chrystusem, nic nie znaczą. To ściema, jedna wielka ściema. Rozumiesz? Zasady, które byłeś wierny, w ogóle metody postępowania, rozumiesz? Wpojono ci je morze, kurcze, wszystko nic nie warte. Tylko prawidła Boże. Tylko prawidła Boże. Tylko prawidła Boże. Poddaj się Bogu i co? Zacznę przeciwstawiać się diabłu. Odważnie do przodu. Nie unikasz go. Diabła się nie unika. Rozumiesz? Nie unika się diabła. Nie wolno diabła unikać. To jest chora nauka. Chora nauka. Unikaj go. Unikaj. Ty nie jesteś człowiekiem unikania. Król nie unika niczego. Rozumiesz? Król idzie do przodu. W ogóle wiesz. Neil Anderson. Człowiek, który jest w służbie uwolniania. Któregoś razu on w ogóle on miał różne rzeczy, jego demony kryzmy. Miał ślady od pokryźni. Wychodził z wanny, jakiś palec na lustrze pisał, zabiję cię, w ogóle wiesz. A on się wycierał i mówi, tylko na tyle cię stać. I szedł do swojego biura dalej od demonów uwalniać. Rozumiecie? Mały, niepozorny człowiek. Mały, niepozorny człowiek, który wiedział, kim jest w Chrystusie. On wiedział, kim jest. Jemu nie przeszkadzało, że wstawał rano i miał pokryzienia na ciele. Co go to obchodziło? Rozumiesz? Szedł dalej uwalniać od demonów. Taka jego robota. Dlaczego? Bo wiedział, że diabeł musi uciec. Ludzie, diabeł musi uciec od ciebie. Pierwszy etap spokoju wewnętrznego to, że za pomocą poddania się Bogu i przeciwstawienia się diabłu, diabeł musi uciec i zacząć ciebie unikać. Rozumiesz? Musi. Drugą rzecz, którą chcę wam przeczytać, list do Filipian 4:8. To jest drugi werset, to są tylko takie dwa wersety nasze. List do Filipian 4:8.
Przeczytamy sobie nawet to 4:9. 4:8-9. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co... Nie, przeczytamy od wcześniej. Przeczytamy sobie od 4 do 9. List do Filipian, 4 rozdział, od 4 do 9. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste i co miłe, co chwalebne, to jest cnotą i godne pochwały. I teraz tak. Po pierwsze, werset 4. Kiedy ty oddałeś się Bogu, podjąłeś decyzję, że Jego prawdy są number one. Kiedy ty przeciwstawiłeś się diabłu twarzą w twarz, nie uciekłeś od niego, ale zacząłeś stawać naprzeciwko problemów i walić tymi prawdami, on się wycofał, ale teraz to jest dopiero początek doświadczania twojego sukcesu. Następną rzeczą jest to, co mówi werset 4. A werset 4 mówi ustawiczna radość. Ja teraz chcę do was zaapelować o przemianę mentalności. Zapytajcie moje kochane żonki. Ja jestem człowiekiem głupoty. Rozumiecie? Naprawdę. Ja odnalazłem to lata temu. Wszystkiego nie zdradzę. Odnalazłem to lata temu i do tego sobie dochodziłem. I wytworzyłem w sobie pewnego rodzaju przestrzeń. Ja w ogóle nie podchodzę poważnie do masy rzeczy. Trochę tak jak powiedziała Asia, jak tutaj przyszła, to z dzieci miała. I ja mogę powiedzieć, że to jest we mnie utrwalone jako część mojego charakteru. Do masy rzeczy w ogóle nie podchodzę w poważny sposób. W ogóle. Dlaczego? Ponieważ diabeł chce, żeby do każdego problemu na ziemi podchodzić w poważny sposób. Upadasz, poważnie pokutuj. Ja mam napisane, żeby pokutować. Ja nie mam nic napisane, żeby w związku z tym wprowadzać pewien system dziwacznej powagi i załamania. Ja nie wiem, co to znaczy. Dla mnie pokuta to jest odwrócenie się na poziomie decyzji, tak? Od błędu, który się popełniło, tak? Poważnie podchodź do spraw, które są poważne. Na pytania, co to jest poważna sprawa? Czy na przykład rak jest sprawą poważną? No dla mnie nie jest. Bo jakby rak był dla mnie poważną sprawą, to bym dawno umarł na tego raka. A że nie potrzebuję poważnie do tego raka, to rak odszedł, a ja zostałem. Rozumiecie? Czy ataki demoniczne są poważne sprawy? No nie, to nie są poważne sprawy. Przy najcięższym demonicznym ataku, rozumiesz? Kiedy obejrzysz godzinę kabaretu, rozumiesz? Najbardziej głupkowatego, jaki tylko może być. Od razu się zmieni twoja głowa. Ale tylko zacznij myśleć poważnie. Zobaczysz, co zrobisz. Dasz pożywkę diabłu. Tylko weź pismo i teraz czytaj. Ludzie myślą, że jak będą czytać pismo w sytuacjach trudnych, rozumiecie, to im się problemy rozwiążą. Im się nie rozwiązują problemy. Oni się pogłębiają w depresji. Rozumiesz? Pogłębiają się w depresji. Pismo, muszę szybko przeczytać pismo. 60 rozdziałów dziś przeczytam. Nażrem się tego i od razu będę wyswobodzony. Nie będziesz wyswobodzony. Będziesz załamany jak ta chłopisa. Załamany będziesz. Nie czytaj pisma. Obejrzyj kabaret. Bo w moim piśmie jest napisane, że człowiek wesołego usposobienia, tak? Ma zawsze wesele. A nie człowiek, który czyta pismo. Rozumiesz? Kurczę, ja nie chcę, żebyście to zrozumieli.
Przyszło ci kiedyś do głowy, żeby na przykład w sytuacji kryzysowej też dać konstytucję państwa polskiego? A czemu ci przychodzi do głowy, żeby dać konstytucję nieba? Po co? Państwo to państwo. Uważasz, że co? Że jak się dowiesz o kolejnych zasadach, okej, to coś ci się zmieni. Nic ci się nie zmieni. Werset 4. Ustawiczna radość. Bez przerwy się ratujcie. Bez przerwy. To słowo ratować oznacza śmiać się, być zadowolonym, błaznować. Rozumiecie? To oznacza to właśnie. Naprawdę, zapytajcie moje żony, ona jest tego świadkiem, jak ja się zachowuję zazwyczaj. Kiedy ja mówię coś poważnego, to mówię coś poważnego i to jest w ogóle ma swój początek i swój koniec. Rozumiecie? Jakaś poważna sprawa, bo rozmawiamy o jakiejś zasadzie rzeczy, to ma początek i koniec. No i to się zaczęło, się skończyło. A poza tym moje życie jest wypełnione radością różnego rodzaju. Tańczy, różne rzeczy robię. Sarą tańczę w ogóle. Zara to jest taka przyzwyczajona, że jak podchodzę do niej w różnych miejscach w kościele trochę się krępuję, mówię lekki taniec. Bo ja to jestem, jak chodzi po domu, ja już tak biorę do tańca Sarę w różnych miejscach domu i my troszkę tańczymy, a potem znowu idziemy w różne strony. I tak jest cały czas. To jest styl życia. Styl życia. Nie chwila, kiedy jestem zadowolony, bo ktoś mówi, wiesz, jak ja mam humor, ja mówię, wow! Pociągnij to dalej. Jak ty masz humor, to znaczy, że ty masz organ decyzyjny w duszy, tak? Tam, gdzie się mieści w ogóle ośrodek humoru. A widzisz, w moim przypadku jest troszkę inaczej. O humorze decyduje ja, czyli duch, odrodzony człowiek. Wewnętrzny człowiek decyduje o tym, jak się mam czuć, a nie samopoczucie decyduje o tym, jakim jestem człowiekiem. Ustawicznie się radujcie. Cały czas. Cały czas. Błagam się. Mniej cytuj pismo, więcej gadaj głupot. Dlaczego? Bo diabeł chce. Diabeł chce, żebyś był smutnym prorokiem, teologiem. Rozumiesz? Smutnym ewangelistą, smutnym pastorem, smutnym apostołem, z naciskiem na smutnych. Rozumiesz? Jak my jeździliśmy po różnych kościołach z Agatką, jak my widzieliśmy smutnych ludzi, ja mówię, Chryste jedyny, więcej, nocowaliśmy w domu u tych ludzi, tam też byli smutni. Rozumiesz? Pastorzy najczęściej byli smutni, siedzieli z nami przy stołach. Ja jeszcze wtedy, ja wtedy myślałem, że tak powinno być jeszcze, wiecie, bo to człowiek młodszy, 20 lat w wierze, spotykasz się z nimi, no tak widocznie, no tak, no takie to coś jest, no kurczę, człowiek się uczy od starszego, wiesz o co chodzi, no okazało się, że nie. Nie, że tak nie jest, że święty Paweł w ogóle mówi co innego. I to trzeba wprowadzić w praktykę, bo oczywiście jak my powiemy, tak ja jestem radosny, ale jaki ty jesteś radosny? Radosny jestem ja. Sara ma 300 imion. Ona reaguje na każde. Czasami przychodzi do mnie. Coś ty do mnie powiedział? Jak ty mnie nazywasz? Mówi, tak mnie nie nazywaj. W ogóle nie. Ona ma wszystkie. Chińskie, japońskie, człowieku reaguje na różne. Marfa, Dżema. I ona przychodzi i reaguje na to. Dlaczego? Bo taki jest mój sposób bycia. Ja w ogóle nie biorę poważnie tego wszystkiego, co diabeł chciałby, żeby wziąć poważnie. Bo jest napisane, żeby się radować, cieszyć się, być zadowolony. Rozumiecie? My naprawdę z Agatką nie siedzimy i nie rozkminiamy poważnych spraw teologicznych w domu. Bo byśmy zgłupieli. Jedna z największych stajenniczek obecnie funkcjonujących, tak? Zapytana w jaki sposób funkcjonuje, tak? Powiedziała normalnie, idziemy, modlimy się z mężem, rozwalamy diabła, a potem idziemy obejrzeć głupią komedię. Rozumiecie? Odcina się. Odcina się. Diabeł chce, żebyś był cały czas skupiony na problemach, które są. A tu jest napisane, radujcie się. I tu nie jest napisane, radujcie się, bo jesteście w Chrystusie. Tylko w ogóle wy się radujcie. Cieszcie się, bądźcie zadowoleni. Skromność. Epieiknes. To słowo oznacza zachowujący się stosownie do prawdy.
A więc skromny to nie jest ten, co mało potrzebuje, tylko ktoś, kto jest, zachowuje się stosownie do prawdy. Czyli to słowo skromność wasza niech będzie znana wszystkim. Oznacza, że zachowania wasze niech w praktyce pokazują, tak, że prawda dla was jest numer jeden. Oto skromny człowiek. Widzicie, jakie to są wypaczenia, jakie są krzywizny podane wszędzie? Werset szósty. Nie troszcie się. Nie troszcie się. Troska o cokolwiek, od spraw Bożych, po sprawy ziemskie, to grzech. Rozumiesz? O cokolwiek. O sprawy święte. O sprawy ważne. Kiedy we mnie pojawia się myśl jedna. Jedna myśl, która się o coś troszczy, czyli wprowadza moje wnętrze w takie miejsce, że muszę coś zaradzić w tej sprawie, natychmiast mówię: wąt, diable! Ja się nie troszczę. I dalej w tym wersecie szóstym jest napisane: powierzcie wasze sprawy Bogu, bo kiedy się nie troszczysz, to to się równa, że składasz tą rzecz na Boga, czyli ty mówisz tak: ty mnie zrodziłeś, to teraz się zajmij tą sprawą. I to jest w ogóle coś, co musi stać się częścią naszego charakteru. Ty mnie zrodziłeś, to się zajmij tą sprawą. Rozumiesz? Jedna z naszych znajomych, do których jeździliśmy do ich wspólnoty, taka pastor wspólnoty, mówiła, że ich mały synek, jak teraz już dorosły człowiek, jak był mały, przychodził do nich do pokoju i mówił do niej tak, właśnie do łóżka między nich, i mówił do niej, mówił tak: urodziłaś mnie, to mnie grzej. I tak to trwało przez kilka lat. Potem już zrobił się większy, już nie przyłaźnił. Ale przez kilka lat na początku tak przychodził i taką informację podał o matce. Urodziłaś mnie, to mnie grzej teraz. I tam właził się grzał i koniec. Między nich wchodził. I tu jest drugi etap. Czyli ten etap, o którym mówiłem wcześniej, jest podstawą. Kiedy natomiast zaczynasz wchodzić w system ustawicznej radości, zaczynasz praktykować coraz częściej prawdy Boże, odrzucasz troskę i składasz swoje sprawy na Boga, wchodzisz w drugi, wyższy etap spokoju wewnętrznego. I to już jest coś takiego ciekawego, że to już jest w zasadzie nie do ruszenia. Już w zasadzie jesteśmy nie do ruszenia. I etap trzeci. Werset ósmy pokazuje sposób myślenia, wzór na sposób myślenia. I teraz ja chcę, żebyście bardzo dobrze zrozumieli to, co powiedziałem wcześniej. Mój wzrost w Chrystusie to jest uwstecznianie się, dzieci mnie. Ja uważałem, że ja mogę myśleć o czym chcę i w jaki chcę sposób. Otóż nie. Otóż nie tak mówią prawdy Boże. Otóż my, ludzie odrodzeni z Bożego Ducha, nie możemy myśleć o czym chcemy. To jest grzech myśleć o czym się chce. To jest grzech myśleć inaczej niż mówi list do Filipian 4, rozdział 8, werset. Jest napisane tak: myślcie tylko. Dokładnie to słowo tylko oznacza z wyłącznością. Czyli to jest ostateczny schemat myślenia. Nie ma innego schematu. O tym, co prawdziwe. I to słowo prawdziwe nada zgodne z rzeczywistością realne. W liście do Kolosan 2, 1 jest napisane, że rzeczywistością naszą jest Chrystus. A więc podstawą naszego myślenia, przyjaciele, analizy każdej rzeczy, to jest to, czy to, co przychodzi nam do głowy, to jest Chrystusowe, czy to nie jest Chrystusowe. Na przykład, przychodzi ci myśl do głowy. Jestem chory. Taka myśl przyszła. Dostałeś kataru, temperatura cię złapała i masz taką myśl w głowie. Jestem chory. Ty jeszcze tego nie wypowiedziałeś, ale myślisz o tym, że ci leci z nosa, łzy, gorączka, w ogóle podnosi się temperatura. I masz taką myśl: jestem chory. Taka pierwsza myśl ci przychodzi. Rozumiesz? Czy to jest myśl Chrystusowa? Nie. Bo w ranach i sińcach Jezusa jest twoje uzdrowienie. Co robisz? Nie masz prawa o tym pomyśleć. Ty nie możesz myśleć o tym, że jesteś chory. Musisz natychmiast, zanim jeszcze cokolwiek wypowiesz, w swojej głowie zacząć myśleć: jestem zdrowy, jestem zdrowy, jestem zdrowy, jestem zdrowy, mam 36,6. Następnie zaczynasz to wypowiadać, nadajesz temu moc. Ktoś ci nie wypłacił pieniędzy, zabrakło ci czegoś na koncie, coś się wydarzyło w sprawach finansowych,
przychodzi ci kompleks myślowy, aby o tym myśleć. Raptem przypominają ci się potrzeby, które masz. Wcześniej ci się nie przypominały, jak nie wiedziałeś. To jest też ciekawe. Teraz przypominasz sobie, co potrzebujesz zrobić, ile musisz zapłacić. Czy to są myśli chrystusowe? Nie! Ponieważ Chrystus stał się ubogi, abyśmy bogactwem Jego byli ubogaceni. Czy tam jest napisane, patrz w swoje konto, ile tam jest? Nie! Tu jest określona formuła. Myślcie tylko o tym. Tylko o tym, co prawdziwe, czyli co rzeczywiste, czyli co chrystusowe. Tylko o tym. Tylko o tym. Rozumiecie? Przychodzi ci myśl do głowy taka. Kurczę. Upadłem. Myślisz o tym, że upadłeś. Upadłeś faktycznie i myślisz, że upadłeś. Czy to jest myśl Chrystusowa? Ktoś mówi, no ale ja potrzebuję pokutować, a to żeby pokutować, to trzeba myśleć o grzechu, które się popełniło. Z jakiej przyczyny? Pokuta to jest decyzja odwrócenia się. Nie myślę o tym grzechu. Nie myślę, nie myślę. Rozumiesz? Ja nie myślę o tym grzechu, który popełniłem. Nie myślę o tym, że kogoś zraniłem. Nie myślę o tym, że kogoś skrzywdziłem. Nie myślę o tym, nie myślę. Nie mogę o tym myśleć. Wyrzucam to z siebie. Rozumiesz? Po drugie, to co poczciwe. Greckie słowo semnos. Czcigodne, szanowane, wspaniałe, szlachetne. Czy zdajesz sobie sprawę, że myśl, która przeciwstawia się temu, co czcigodne, szlachetne, wspaniałe, nie pochodzi od Boga? Na przykład oceniasz kogoś. Wielu ludzi myślą tak, no dobrze, to jak mam ocenić zachowanie tego człowieka? Oceń, po prostu oceń, tak? I zastosuj określone prawidło. Może się musisz pomodlić, może z nim porozmawiać, tak? Ale na pewno nie rozmyślać o tym. Ja w ogóle nie rozmyślam o problemach ludzi, którzy oni mi je przynoszą. Rozumiecie? Ludzie przynoszą mi swoje problemy. Ja jestem w miejscu duszpasterza, mam za zadanie pomóc im w tym, ale ja o tym nie myślę. Jak ja się pomodliłem do Boga, mówię, Panie Boże, coraz więcej jest ludzi, którym usługuję. Muszę połączyć ze sobą dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, nie mogę myśleć o ich sprawach, bo to jest grzech. Tak? Po drugie, muszę pamiętać o ich sprawach, bo to jest grzech, jak nie będę mógł im pomagać. I stanąłem w takim miejscu bez ruchu. Rozumiem? I mówię tak, a teraz potrzebuję nadprzyrodzonego Twojego działania w tej sprawie. Co się zaczęło dziać? Dzieje się teraz ze mną coś takiego, tak? Że kiedy zaczyna ze mną rozmawiać dana osoba, natychmiast załącza mi się program związany z tym, co jest z nią. Kiedy przestaje ze mną rozmawiać ta osoba, natychmiast zapominam o tym. Taką funkcję mam. Dostałem takie coś od Boga. W ogóle nie myślę o tym. Jakbyś mnie na przykład zapytał, słuchaj, a o czym tam dzisiaj rozmawiałeś, tak? Jak sobie zacznę przypominać, to sobie przypomnę. Ale zasadniczo już mam z tym problem. Mam problem z przypomnieniem sobie. Rozumiesz? Dlatego na przykład nie mam takiego czegoś, żeby z kimś o tym porozmawiać. Ja mam w ogóle problem z tym, żeby poplotkować. Wiecie czemu? Bo nie mam materiału w środku. Nawet może człowiek by chciał czasem dla rozrywki. Krew Jezusa jest, wiecie. Nie mogę. Bo materiału nie ma. Bo myślę, bo zrobiłem sobie taki element poprzez trening o tym, co czcigodne, szanowne, miłe. Dalej, myślę o tym, co sprawiedliwe. Sprawiedliwością naszą jest Chrystus. A więc znowu nie myślimy o tym, co dobre czy złe u kogoś, tak? Tylko o tym, tak? Co jest związane ze zbawieniem tego człowieka. Ze zbawieniem. Nie rozpatrujemy rzeczy w kategoriach sprawiedliwości ludzkiej. Nie myślimy o tym. Nie myślimy o tym. Ja na przykład w ogóle, czasami ludzie zadają, to widzisz, o ten taki pedofil on to zrobił. A mnie na przykład nie rusza, że ktoś jest pedofil. Mnie nie rusza, że ktoś jest pedofil, homoseksualista, czy zbiera znaczki. Dla mnie, czy ktoś jest pod wpływem demonów związanych z pedofilią,
Ty demonów hobby związany ze zbieraniem znaczków, rozumiesz? To nie ma dla żadnej różnicy. I ten zniewolony, i ten zniewolony. Ten zbiera znaczki, będzie wie, tamten gwałci dzieci. Nie ja jestem sędzią, sędzia będzie ich sobie tam sądził. Rozumiecie, o co chodzi? On każdemu odpowiedni kawałek gehenny tam da. Dla filatelistów będzie inny, dla pedofili inny. Rozumiesz? W różnym, proszę ciebie, różne zanurzenie w gnoju będzie, tak? Natomiast jakby nie mnie to w ogóle jakby się bawić w to. Ja nie mam takiej różnicy, bo ja myślę za pomocą sprawiedliwości Bożej. Ten sam Chrystus umarł za filatelistę, tak? I za pedofila. Ten sam Chrystus. Muszę to w sobie wyrównać, bo zwariuję. Myślę o tym, co czyste, czyli bez skazy. Każda myśl, w której jest jakaś skaza, twoja czy czyjaś, to myśl od diabła. Nie myśl o niej. Myśl o rzeczach bez skazy. Trenuj się na ludziach. Weź sobie człowieka jakiegoś. Postaw go sobie jako wzorzec. Zacznij myśleć o tym. Weź sobie jakiegokolwiek człowieka w kościele, będziesz miał fajnie. Weź takiego, którego nie lubisz za bardzo. Zacznij odnajdować w nim cechy pozytywne. Zacznij patrzeć na niego przez perspektywę sprawiedliwości Chrystusowej. Patrz, co u niego czyste. Rozumiesz? Zrób to. Zrób trening. Dalej, o tym, co przyjemne. Myślcie tylko o tym, co przyjemne. Jak mi coś nie sprawia przyjemności, w moich myślach odrzucam natychmiast. Moje myśli mają sprawiać mi przyjemność, bo tak powiedział Bóg. Nie nieprzyjemne. Rozumiesz? Ja nie myślę o rzeczach nieprzyjemnych. Ja myślę o rzeczach przyjemnych. Przyjemne, czyli miłe, ukochane, czyli sprawiające radość wewnętrzną, zadowolenie. Dalej, o tym, co chwalebne. Czyli o tym, co posiada w sobie pewnego rodzaju łagodność. Ja na przykład nie myślę o ostrych rzeczach, o ostrych reakcjach. Rozumiesz? My potrafimy oglądać film sensacyjny, a on nie wpływa na podniesienie, tak? Naszych jakichś takich zachowań. Wyciągamy z niego coś, tak? Co jest gdzieś tam Chrystusowe. Choćby jakiś drobny element. Ostatnio oglądaliśmy film i umieściłem go, bo za brutalny był. Ale ujęły mnie pewne rzeczy tam w środku. Bardzo mnie ujęły. Rozmowy ludzi, którzy byli w zasadzie na dnie, tacy ludzie dna, których środowisko skreśliło, a oni w bardzo trudnej, znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, zaczynają się uzewnętrzniać przed sobą. Stare chłopy, wiecie, w bazecie widzisz tam kawałkiem życia za sobą, nie? W ogóle siedzą i rozmawiają w ogóle. No bardzo fajnie, bo ten ekran tam dociska ich życie wszystkich razem i oni w tym momencie zaczynają wracać do takich miejsc, gdzie to stracili, gdzie w ogóle zawiedli, gdzie powinni w ogóle inaczej postąpić i tak dalej, wiesz. Bardzo fajna rzecz. Myślcie o tym, co cnotliwe, czyli posiadające zalety, propagujące dzielność. O tym, co podnosi człowieka do rangi bohatera. Jak ja myślę o człowieku i nie podnosi go, nie jest podniesiony we mnie do rangi bohatera, nie widzę w nim cnót, to przestaję o nim myśleć, okej? Okay? Wywalam go. Mówię, nie, Arturek, to nie jest od Boga. Jest to, i możesz być człowiekiem proroczym, możesz być duszpasterzem, możesz być człowiekiem, który usługuje innym ludziom, tak? I możesz dotykać problemów innych ludzi, ale możesz być absolutnie wolny od złego myślenia. I tutaj jest napisane, że kiedy ty będziesz korzystał z tego wzorca, to ty sięgniesz po ostateczny i najwyższy stopień spokoju wewnętrznego. Zmiana myślenia. Moje myślenie jest wąskie gdzieś, naprawdę. Kurczę, nie ma w moim myśleniu chaosu, zamętu. Nie ma, kurczę, w nim czegoś niszczącego. Niesprawiedliwego, chorego. Nie ma. Ani o sobie, ani o innym. Zmieniłem swoje myślenie. Nawet kiedy ktoś mnie ze złości, nawet kiedy ktoś poruszy wszystkie moje emocje, rozumiesz, o co chodzi? To ten schemat myślowy, nawet jeśli zadrży, to natychmiast wraca z powrotem do tego stanu, który jest na początku. Czy zdajecie sobie sprawę, że w ten sposób działając,
zły nigdy nie będzie mógł nas tknąć. Nigdy! Będziesz zmęczony, ale nie zestresowany. Będziesz śpiący najwyżej, rozumiesz? Ale nie załamany. Rozumiesz? W swoim życiu będziesz jedynie mógł odczuwać fizyczne, tak? Przemęczenie. Ale nigdy psychiczne. Nigdy. Nigdy nie będziesz obciążony stresem. Nigdy nie będziesz obciążony jakąkolwiek inną formą. Nigdy. Nawet jeśli jesteś wstawiennikiem i otrzymujesz informację o tym, żeby się modlić, to będziesz się modlił, następnie będzie to z ciebie wypadać, rozumiesz? I będziesz myślał w sposób taki, jak pokazał tutaj Bóg. I to jest możliwe. Nie będzie lęku w myślach, nie będzie dziwacznych stanów, nie będzie takich rzeczy. Najgorszy wróg będzie mógł po prostu potrząsnąć tobą, tak? Ale nigdy nie będzie w stanie cię powalić. Jeżeli tylko zechcecie przeanalizować sobie to, o czym mówiłem dzisiaj, zobaczycie, jak to działa. A w innym wypadku będziemy atakowani i będziemy upadać. Diabeł atakuje nasze umysły. Rozumiecie? Nasze umysły. Wczoraj słyszałem taką fajną maksymę. Mówi jeden gość do drugiego, że bezradny jesteś tylko wtedy, kiedy uznasz się za bezradnego. Rozumiesz? Mówi, tylko wtedy jesteś bezradny. Mówi, rozumiesz mnie? Jakiś starszy wojownik uczył młodszego. Mówi, w ogóle... On tak popatrzył, no tak. Mówi, no nie jesteś bezradny. No kurczę. Bóg dał nam strategię. Bóg pokazał nam, jak żyć. Bóg pokazał, jak mieć spokój wewnętrzny. Rozumiecie? Bóg pokazał. Bóg powiedział, poddajcie się mi. Dzieciaki, uznajcie moje prawidła. To wam da podstawę do tego, żeby przeciwstawić się diabłu. Jak się mu przeciwstawić, on będzie musiał odbić od was. Zacznie się bać. Potem jeszcze będzie chciał podchodzić. Ale wy zacznijcie się cieszyć. Wprowadźcie w siebie system zadowolenia. Radujcie się ustawicznie, tak? Zacznijcie praktykować moje prawidła. Róbcie te rzeczy, nie martwcie się niczym, składajcie sprawy na mnie, bądźcie jak dzieci trochę. Rozumiecie? Jak dzieci. Lubię, jak Wiktor zachowuje się jak syn. Bo on jak syn się zachowuje. Bo różne rzeczy w życiu spaprałem, potem musiałem je naprawiać, ale jednej nie spaprałem. Takiej na przykład. Nigdy nie stworzyłem atmosfery, w której nie czułby się synem. I on jest jak syn. To trochę jest, bo z synami, jak wychowujesz dziecko bez żadnej blokady na poziomie synostwa, bez znaczenia, że to jest chłopiec czy dziewczynka, to wiecie, co tam się załącza? Arogancja. Bo synowie i córki to aroganckie stworzenia są. Póki nie dorosną. Wiecie, co to znaczy? One w ogóle bardzo się dobrze czują. Odważnie. Rozumiecie? Odważnie. One nie chodzą stłamszone, tylko odważnie się czują. I lubię, jak tak Wiktor robi. Ja w ogóle nigdy się nie odzywam. Chyba wczoraj czy przez wczoraj ustaj mówi tak. Kurczę! To, że wy jecie dietetycznie, mówi do mnie, tak stoi, w ogóle tak siedzę, a on tak stoi i się w ogóle wiesz. Chłop 100 kilo, wiesz, to co wiecie, że to mówi, nie oznacza, że w tym domu nie może być mąki, mówi makaronu czy innych rzeczy, mówi, no, mówi ryżu bym zjadł białego, nie czarnego, co pół godziny się go gotuje, w ogóle wiecie, co chodzi, nie? Ja mówię, dobrze, pójdę kupię, mówię, kupiłem mąki pszennej, postawiłem całe te kilo, taki wielki ryż biały postawiłem, bo my nie jemy tego, nie? Taką torbę makaronu położyłem, jak największe wziąłem, mówi, niech leży. Ale o co chodzi? Nie troska się. On jeszcze mówi tak. Póki ja jestem w tym domu, póki ja tutaj mieszkam, to trzeba się wiedzieć chyba z tym w ogóle, co mi jest potrzebne. A ja w ogóle mówię syn. Nie. Normalny syn. Nie troszczy się. Wiesz, co przecież zrobił? Złożył to na mnie. Kup mi makaron, mówi. Kup mi w ogóle to. Ty jesteś.
rozumiesz? Świat mówi, nie rób tak. Nie podchodź tak do Boga. A Bóg mówi tak. Nie troszcz się o nic. Paznocie ci kwitną? Nie troszcz się. Przynieś mi swoje paznocie, bez kwitną i paznocie. Co tam jeszcze masz? Nie troszcz się o nic. Na mnie złóż to. Na mnie. Rozumiesz, jak to jest dalekie od zasługiwania? Jak to jest dalekie od udowadniania? Bardzo dalekie, prawda? Co by wypadało? Kurczę, żeby on przyszedł, musiał jakoś grzecznie do nas coś powiedział, on nie powie grzecznie. On powie tak, bo on nie ma złych intencji, on po prostu jest syn. Rozumiecie? Ktoś powie, no, to jest takie nieokrzesane. Okej, okay, to jest nieokrzesane. Ale tu już rozmawiamy o rzeczach drugorzędnych. To są rzeczy drugorzędne. Bo to są rzeczy związane z jego osobistym w ogóle nieokrzesaniem. Ale zachowuje się jak syn. Okej? Okay? Nie prosi o coś, co do niego należy. Wie, że jestem ojcem, wie, że Agatka jest matką i on się co? Domaga. Bo każdy normalny syn się domaga. I Bóg nam to wbija w głowę jak młotkiem. Rozumiesz? Dlatego mówi, nie troszcie się o nic, nie martwcie się, nie przejmujcie się. W ogóle ludzie to takie coś mówią, bo wiecie, że ludzie tego nie rozumieją dogłębnie, tego zjawiska. A te wersety stoją jeden przy drugim. Nie troszcie się, wszystkie swoje prośby złóżcie na mnie. No kurczę, przecież ja was spłodziłem, to się będę wami zajmował. Co ja jestem? Nieprzytomny, że ja Bóg jestem, tak? Kiedy tak nie robisz, spokój wewnętrzny jest niemożliwy. Tak? I po trzecie, zmiana myślenia. Myślenie jest jasno określone. Tak się myśli. Nie wolno inaczej myśleć. Inne myślenie to grzech. Często się mówi, że tylko inne mówienie to grzech. Myślenie inne to grzech. Na zasadzie prawa przyciągania. Nasze myśli przyciągają odpowiednie formuły energetyczne. Rozumiecie? Kurczę. Myślisz źle, płynie zło. Na warsztatach prorocznych o tym mówię. Teraz mówiłem wyraźnie, że w ogóle prorok jest w stanie z duchowej rzeczywistości ściągnąć taką masakrę, że się w pale nie mieści. Rozumiesz? On z ducha to ściągnie. Z ducha ściągnie, bo tam jest wszystko w duchu. Rozumiecie? To tam jest wszystko. Wszystko. A prorok jest kanałem. I on jest w stanie ściągnąć takie rzeczy, że się w głowie, i one zaczną istnieć. Rozumiesz? Potwory jest w stanie ściągnąć na ziemię. Potwory. Ile sekt? Przyjrzyjcie się, jak sekty powstały. To w ogóle za historie są. Przecież ci przywódcy sekt, to w 90% są prorocy. Co pościągali w ogóle do ludzi? Jak można w ogóle doprowadzić do tego, żeby setki ludzi w ogóle sobie gardło podrżnęła, czy w ogóle ręce żyły przycięli w ogóle? Ludzie, no kurczę, co trzeba zrobić? Jak zmanipulować w ogóle ludzi? Myślcie tylko o tym, co tutaj jest napisane. Trening, ludzie. To jest trening, potężny trening. Cały czas. Wiecie, co tutaj jest w tym wszystkim w zasadzie najgorszym, ale inaczej. Nikt nie może ci w tym pomóc, bo nikt nie zna twoich myśli. Nikt, tylko ty i Bóg. A z Bogiem w tym temacie jest, wiesz jak? On ci nie będzie podpowiadał, bo on ci powiedział. W ogóle ludzie myślą, że on tu powiedział, a teraz podpowiada cały czas. To jest myśl zła, to wyrzuć ją, a ta jest myśl dobra, to ją weź, a ta myśl zła. Takiego Boga nie ma w ogóle. Bóg nie uważa cię za niepełnosprawnego. Bóg uważa w ogóle, że jesteś pełnowartościowym Jego Synem. Dał ci swojego Ducha Świętego, zjednoczył cię ze sobą, to on teraz uważa, że jesteś poważny człowiek. Myśl tylko o tym dzieciaku, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co zbawienne, to takie, to takie, to takie. A resztę nie myśl, Panie, to co ja będę myślał? A o te wszystkie inne rzeczy, to myślałem do tej pory, co mam z nimi zrobić? Wyrzucić. To taki bezmyślny będę i bardzo dobrze. Taki bądź bezmyślny. Załączaj myśli tam, gdzie trzeba. Rozumiesz? Tam, gdzie trzeba.
Prowadzisz jakiś biznes, coś tam robisz, proszę Ciebie, merytorycznie musisz to podejść do zagadnienia, podchodzisz do zagadnienia merytorycznie. Załatwisz sprawę, zamykasz, przesuwasz blok, myślisz o tym co. I koniec. To bardzo proste. Ok? W ten sposób musisz działać. Ja modlę się, to słowo głęboko zapadnie w duszy. I to spowoduje, Ojcze, że ci z nas, którzy gdzieś jeszcze w jakikolwiek sposób w tych tematach nie mieli wszystkiego poskładania, niech w tej chwili, Ojcze, to słowo w duszy pracuje. Duchu Święty, ja Ci poddaję też swoją duszę. Ojcze, ja w imieniu Jezusa ustanawiam, że będę poszerzał się w tej pogłębie, Ojcze, co było dzisiaj powiedziane. Ojcze, ja tego chcę dla każdego z nas, Ojcze. Dziękuję Ci, że tak właśnie jest. Amen.